Dzień dobry. Dzisiaj mamy 16 maja, poniedziałek, godzina około 6.30. Przez weekend udało mi się przeczytać w końcu to, co jakiś czas temu rozpakowałem, czyli DC, Bohaterowie Złoczyńcy, tom 20, Nieskończony Kryzys, tom 1. Przeczytałem i dzisiaj myślę, że podzielę się z wami moją opinią na ten temat tego komiksu. Także do zaraz. A więc, Nieskończony Kryzys, tom 1, 20 tom z serii DC, Bohaterowie i Złoczyńcy. Nieskończony Kryzys to historia crossover, czyli spotyka się tutaj cała masa postaci z uniwersum DC, w zasadzie chyba wszystkie albo prawie wszystkie. No i dzieje się coś, co znowu ukształtuje wygląd uniwersum DC na najbliższe lata. Dlaczego znowu? Bo historia ta, Nieskończony Kryzys, to jest jakby kontynuacja wcześniejszego kryzysu, czyli Kryzys na Nieskończonych Ziemiach z roku 86. Tamtego komiksu nie mam. Gdzieś go czytałem, chyba gdzieś go wypożyczyłem z jakiejś biblioteki. Idea była taka, że scenarzyści tak bardzo namieszali w komiksach, że powstało wiele wersji każdego bohatera. Wiele wersji Supermanów, wiele wersji Batmanów, wiele wersji Ziemi. Generalnie zrobili taki młyn, że postanowili, że zrobią z tym porządek i ubiją wszystkich, co też się stało. Generalnie wszystkie te ziemie zostały wykasowane, została tylko jedna. No i na niej przez 20 lat się toczyły jakieś historie. Tu jest kontynuacja tej historii. Są postacie z tamtej historii, czyli Superman i Lois, Superboy, Alex Luthor. Oni są z Ziemi 2, z Ziemi 3 i z Ziemi Prime. Czy ile się nie pomyliłem? No i dzieje się coś, co znów ma zagrozić całemu światu. Parieta zaczyna się natomiast w komiksie Projekt Omak, który jest siódmą częścią DC Bohaterowie i Złoczyńcy. Tutaj generalnie Liga Sprawiedliwości ściera się z organizacją Szach i Mat, która wytworzyła takie niebieskie stwory, gdzie się ze sobą, gdzie Liga bije się z tymi stworami. Nie będzie to chyba wielkim spoilerem, że jednym z takich bardziej znamiennych momentów tego komiksu wcześniejszego jest to, jak Wonder Woman zabija szefa organizacji Szach i Mat. No i tutaj historia dalej się toczy, dalej walczą z tymi omakami. I wszystko właśnie doprowadza do sytuacji, w której w Nieskończonym Kryzysie, tom pierwszy, wszyscy bohaterowie zaczynają mieć jakiś kryzys tożsamości. Ona zabiła człowieka na oczach wszystkich. Batman w zasadzie jest sprawcą tego zamieszania z omakami, bo stworzył sztuczną inteligencję, która niejako nimi zarządzała. A Superman zaczyna wątpić we wszystko. Generalnie idea była taka, żeby oni trochę wymiękli, ale żeby też się coś działo, żeby było jakieś mordobicie. W crossoverze tym pojawia się cała masa magicznych postaci, czyli według mnie to są postacie trochę drugoligowe, nie jest to mainstream DC, chociaż tutaj widzimy ekipę Kapitana Marvela. W sumie ich zupełnie nie znam, ale żeby było zabawnie, mam tu podpisanych wszystkich, którzy się pojawią w tym kawałku o magicznych bohaterach. Także nawet jeżeli ktoś nie zna właśnie, to może sobie zapoznać z tymi postaciami. Jest też historia kosmicznych bitew w historii Wojna Rana z Tangarem. Tutaj nie ma niestety takiej podpisówki, ale jest trochę rozkładanych, fajnych, dużych scen. Także jeżeli ktoś lubi takie walki kosmiczne, to będzie mu pewnie pasować. Ja tutaj całkiem się pogubiłem w tym. No właśnie, a propos samej historii. Ja nie lubię crossoverów. Jak byłem młodszy, to mega się w nie wkręcałem, mega jarałem się, gdy widziałem jakieś postacie, które wyszły z jednego komiksu, weszły do drugiego. Bardzo mi się to podobało. Teraz jednak trochę mnie to męczy. Bo mam wrażenie, że są fajne postacie, mają fajne historie, ale wszystkie dostają mało czasu antenowego. Mało historii po prostu.
Więc są niby jakieś dialogi, fajnie się coś zapowiadają, różne rzeczy, ale trochę nic z tego nie wynika. Jak już coś pojawia fajnego, no to chciałoby się tego więcej, a tego nie ma. Druga rzecz, która mi trochę w tym komiksie przeszkadzała, to to, że on trochę jest nudny. Jak dla mnie cała ta historia, komiks 1-3 w zeszytach, oj, nie widać tego, ciach. W zeszytach 1-3 była zupełnie przynudzająca. To jest ta magiczna historia, raczej jako ciekawostka, bo znów jakoś odbija się ode mnie. Tutaj dopiero zaczęła się fajna opowieść, bo jest to wprowadzenie, po prostu połączenie kryzysu na nieskończonych ziemiach z tym nieskończonym kryzysem. No właśnie, no i tutaj może nawet da mi się znaleźć jakąś fajną scenkę, która to mniej więcej wyjaśnia. Tak, ta scenka okazała się być trochę wcześniej, więc nie należy do tamtej historii Niebo. Natomiast właśnie tu mamy takie streszczenie całej tej opowieści o kryzysie na nieskończonych ziemiach. Właśnie mam pokazane ziemie, które zostały później zutylizowane do jednej. Więc jest takie wprowadzenie, nie trzeba znać tamtej wcześniejszej historii. Można spokojnie zacząć od projekt OMAK i wskoczyć tutaj, a nawet wskoczyć tutaj od razu. No właśnie, a dla mnie cała zabawa zaczęła się tutaj dopiero. W czwartym zeszycie nieskończonego kryzysu. No, ale to był krótki, jeden pojedynczy zeszyt, więc od razu wpadamy w wojnę Rana z Tangarem, która zupełnie mnie nie urzekła. Może dlatego, że nie znam mitologii Rana i Tangara. Jakbym sprawdził, to może by mnie lepiej wchłonęło. Się od tego odbiłem. Także dla mnie to naprawdę tylko to miało sens. No, ale jest to tom pierwszy, więc jest nadzieja, że cały tutaj ten tak zwany prolog, powiedzmy, wprowadzenie, rozbudowanie postaci, zapowiedź jakiejś akcji, że to będzie dalej gdzieś się pojawiało w drugim tomie. No, ale tak, no to jest mój zarzut właśnie, że cała ta historia jest zbyt krótka. Chciałoby się mieć tych zeszytów 12, 20 i chyba samego kryzysu jest zeszytów 7 chyba. Z dodatkowymi no to pewnie wyjdzie około 12, ale jakoś wciąż za mało. No i mam jeszcze jeden zarzut tutaj. Cała historia jest fajnie opowiedziana, fajnie ma są różne zagadki, różny foreshadowing, ale w pewnym momencie główny bohater zaczyna zdradzać niewtajemniczonej postaci wszystkie swoje plany. Więc nie możemy się za bardzo domyślać, bo mamy wszystko podane jak na talerzu, jak w amerykańskim filmie. Nie, no w sumie dobre są niektóre amerykańskie filmy, ale mamy po prostu podane na talerzu. No i jest to trochę rozczarowujące, bo nie ma jakby miejsca na domysły, nie ma jakby miejsca na wyczekiwanie konkluzji, tylko w zasadzie dostajemy całą historię wystawioną na rękach i spodziewamy się, że na końcu będzie tylko klepanie się po mordach. Nie będzie żadnych zagadek, nie będzie żadnego zwrotu akcji, nie będzie no nic, co powiem wow, powiemy a, więc to tak się skończyło. Tak przypuszczam, może się rozczaruję pozytywnie, w każdym razie na razie jestem troszkę zawiedziony. Mam wrażenie, że trochę na siłę to zostało zrobione, żeby uczcić 20-lecie kryzysu na nieskończonych ziemiach. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Dzięki za wysłuchanie mojej recenzji tomu 20 Bohaterowie Złoczyńcy Nieskończony Kryzys tom pierwszy. Niedługo unboxing tomu 21. Zobaczymy, co tam jest. Liczę na Nieskończony Kryzys tom pierwszy, ale mignęło mi gdzieś tam, że chyba nie musi tak być. Może coś innego. Więc tak do końca jeszcze nie wiem, co tam będzie. Ale myślę, że będzie spoko. Jeżeli podoba Ci się recenzja, polajkuj, zasubskrybuj mnie. Będzie dla mnie sygnał, żeby więcej takich rzeczy robić. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!